Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawę powołującą do życia organizację Służba Polsce. Młode pokolenie winno wziąć na swoje barki część zadań realizacji planu trzyletniego. Galerie sejmowe wypełniła młodzież robotnicza i studencka. Mówcy wyrazili pełne poparcie dla projektu ustawy. Czas służby wypełni praca, sport i przysposobienie do obrony kraju. Służba Polsce to możliwość zniesienia tysięcy domów kultury, to sprawa elektryfikacji i radiofonizacji wsi. Budując miasta, fabryki, porty i koleje, wychowujemy równocześnie nowego obywatela, Polski ludowy. Obchodzimy setną rocznicę Wiosny Ludu. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie urządziło wystawę pamiątek z tego okresu. Rewolucja lutowa objęła Niemcy i Austrię, Włochy i Polskę. Na barykadach Wiosny Ludów zawarty został sojusz demokracji polskiej z obozem wolności wszystkich krajów. Generał Mierosławski, rewolucjonista, przywódca powstania w Poznańcu. Joachim Lelewel, wielki historyk, organizator walk zbrojnych przeciwko Świętemu Trójstrzymierzu. Blisko połowę eksponatów wypożyczyły w wystawie instytucje naukowe, między innymi wykaz poległych z 1848 roku w Krakowie. Cześć ich pamięci. Z okazji stulecia Wiosny Ludów wydany został specjalny znaczek pocztowy. Jesteśmy z pracowni graficznej Ministerstwa Poczty i Telegrafu. Symboliczny rysunek przedstawia robotnika zrywającego kajdany. W klisz sporządza się matrycę, która nakłada się na walce maszyny rotacyjnej. Znaczki te przypomną światu historyczne tradycje naszej demokracji. Sto lat mija od chwili, gdy w lecznictwie polskim pojawiła się nazwa miejscowości klimatycznej Rabka. Obecnie powstał tu zespół sanatoriów dla dzieci pod opieką Ministerstwa Zdrowia. Słońce górskie, powietrze, intensywne odżywianie i pomoc lekarska przywrócą dzieciom zdrowie. Ta śliczna dziewczynka z dnia na dzień przybiera na wadze. Dzieci czują się tu doskonale. Międzynarodowy Fundusz Pomocy Dzieciom zaopatrzył zakłady sprzęt leczniczy i duże zapasy lekarstw. Wyposażenie gabinetu dentystycznego jest darem szwajcarskim. W przerwach między leczeniem i nauką, zabawa i sport. Mamusie mogą być spokojne, śnieg jest puszysty i miękki, apetyt zaś po zabawie będzie doskonały. Podróż do Szwecji trwać będzie krócej o 10 godzin. W porcie Odra koło Szczecina uruchomiono przystań dla promu kolejowego łączącego Polskę z Trelleborgiem. Droga morska uległa znacznemu skróceniu. Dawniej bowiem statek prom wyruszał z Gdyni. Kraje Europy Środkowej i Południowej uzyskały świetne połączenie ze Skandynawią. Uroczystości tej wzięły udział delegacje szwedzkie, norweskie, duńskie i czechosłowackie. Kraje te są najbardziej zainteresowane w uruchomieniu nowej linii komunikacyjnej. Przygotowania do odjazdu dobiegają końca. Szczęśliwej podróży za 8 godzin w Szwecji. Punktualnie o godzinie 9 rano otwarły się podwoje powszechnego domu towarowego w Łodzi. Trzeba przyznać, że premierowa publiczność nie bardzo przyczyniła się do uświetnienia uroczystości. W nieprzytomnym pośpiechu ludzie gubili poczucie grzeczności i kaloszy. Dopiero po kilku dniach publiczność przyzwyczaiła się do świadomości, że w trzypiętrowym sklepie przy ulicy Piotrkowskiej 62 dostać można wszystko, czego dusza zapragnie. Towaru jest dosyć, gatunki dobre, a ceny rzeczywiście niskie. Dom towarowy urządzony jest ze smakiem i prawdziwym znawstwem zasad organizacji.
Akcja uruchomienia takich przedsiębiorstw to jeszcze jeden dotkliwy cios paskarzy i spekulantów. Świetlicy Zjednoczenia Węglowego w Zabrzu odbyły się górnicze Mistrzostwa Szachowe. Turniej zgromadził przeszło 30 uczestników i oczywiście tłumy kibiców. Świetlice kopalniane coraz lepiej spełniają swoje zadanie. Gra w szachy cieszy się wielką popularnością wśród robotników. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Zwycięzcą został Jan Sławik, górnik Rębacz z kopalni Jadwiga. Jesteśmy na ogólnopolskich mistrzostwach robotniczych stowarzyszeń sportowych. Bieg narciarski na trasie 16 km. W konkurencji tej startowało 76 zawodników. W ciężkiej walce zwycięża Jan Zdijat z klubu Kasprowy Zakopane. Najbardziej efektowną częścią zawodów były jak zwykle skoki. Nie śmiej się bratku z cudzego upadku. W ogólnej punktacji zwyciężył zespołowo OM Tur z Dolnego Śląska. Do doków londyńskich zawinął radziecki statek transportowy Baku z ładunkiem kukurydzy, owsa i jęczmienia. Jest to pierwsza dostawa zboża wynikająca z zawartej niedawno anglo-radzieckiej umowy handlowej. Anglia, jak wiadomo, nie opływa obecnie w dostawie. Pomoc zagraniczna ulży ciężkiej sytuacji aprowizacyjnej. Nie bacząc na skomplikowaną sytuację międzynarodową, Związek Radziecki wypełnia zobowiązania wypływające z podpisanych przez siebie umów gospodarczych i politycznych. SOS. SOS. Na Labradorze rozbił się samolot ekspedycji naukowej. Wyprawa ratownicza wyrusza na pomoc. Lądowanie na miejscu katastrofy jest niemożliwe. Psy nieraz już ratowały ludziom życie. Tym razem uczynią to jako spadochroniarze. Poczciwe wszystko merda ogonem. Nie z radości chyba, lecz ze strachu. Z kolei lądują sanie. I wreszcie lekarz. Zaprząg w ciągu kilku minut gotowy do drogi wyrusza na poszukiwanie rozbitków. Latające pieski ciągną tym razem karetkę pogotowia. Jak donosi prasa, rozbitkowie z Labradoru są już w szpitalu i szybko wracają do zdrowia.